serdecznie. Ja nazywam się Marcin Zarząbowski, jestem fizjoterapeutą. Chciałbym Wam dzisiaj poopowiadać troszeczkę o narzędziach, ale może jeszcze powiem najpierw coś o sobie. Jestem z Olsztyna, pracuję w szpitalu, dlatego mam takie poparzenia. Jeśli chodzi o to, czym się jeszcze zajmuję dodatkowo, to prowadzę gabinet, który wykorzystuje m.in. narzędzia. No i uczę w szkole w Tebie anatomii z fizjologią, także taki praktyczny przedmiot. Jeśli chodzi o narzędzia, chciałbym Wam dzisiaj troszeczkę o nich poopowiadać, troszeczkę pokazać. Krótki taki motyw, krótka zajawka, tak żebyśmy mieli wyobrażenie, z czym to się je. Jeśli chodzi o samą metodę, pochodzi z tradycyjnej medycyny chińskiej. No to już ładnie kilka tysięcy lat. Z tym, że tam używano powoli chorobów, które były szlifowane. Technika polegała na wywoływaniu wybroczyn u pacjenta. No i to miało poprawić jego stan zdrowotny. Tak? Można było tak leczyć nawet przeziębienie. Do naszych czasów dotarła ta technika troszeczkę zmieniona i rozwinięta. Lata 90. Wykorzystanie narzędzi ze stali chirurgicznej, stali nierdzewnej, podniesienie standardów, jeśli chodzi o jakość wykonywania narzędzi, o pracę. Dodano nowe protokoły, nowe techniki. Ja bym chciałbym Wam troszeczkę o tym poopowiadać, bo w samej Polsce jest to popularne od jakiegoś roku, półtorej. Sam byłem w Polsce na pierwszych szkoleniach, które były na ten temat organizowane. Regularnie jeżdżę na te szkolenia cały czas, ze względu na to, że te kursy, pomimo tego, że dotyczą jednej metody, różnią się między sobą. Ja chciałbym Wam troszeczkę powiedzieć o tych najbardziej korzystnych technikach, tych, których ja sam stosuję u naszych pacjentów, tak byśmy mogli sobie troszeczkę tego posmakować. Po co to w ogóle robić? Po to, żeby sobie ułatwić terapię, po to, żeby sobie te nasze dłonie, jakby to troszeczkę powiedzieć, uratować. Tak? Dłoń jest najcenniejszą częścią terapeuty. Jeśli spojrzymy na to od takiej strony praktycznej, to powinniśmy się jak najmniej zużywać. Jeśli uzbroimy sobie naszą dłoń narzędziem, które będzie przedłużeniem tej dłoni, możemy wzmocnić efekty terapeutyczne, możemy mniej się męczyć, możemy zrobić więcej pacjentów, a sam metal się nie męczy, tak? Ta dłoń, która już dotyka któregoś pacjenta z rzędu, zaczyna nam drżeć, mdleć, metal tego nie zrobi. Jeśli mamy pewny chwyt, możemy pracować cały czas w ten sam sposób. I to będzie bardzo korzystne. Chciałbym Wam jeszcze dzisiaj pokazać coś takiego praktycznego. Można sobie na przykład opracować w ten sposób plecy. Dlatego poproszę mojego modela. No i mamy modela. Mamy na czym rzeźbić. Moi drodzy, jeśli chodzi o takie podstawowe zasady, tak się składa, że tutaj już mamy zaczerwienienie, bo już tym narzędziem troszeczkę dotknąłem skórę. Ale podstawowe zasady są takie. Generalnie narzędzia powinniśmy mieć zawsze zdezynfekowane, bo to jest podstawa podstaw. Ręce wcześniej sobie umyliśmy, także to też jest podstawowa rzecz. Generalnie jeśli chodzi o używanie jakichś, nie wiem, emolientów, poślizgów, oliwki, czegokolwiek, w zależności od technik, jakich chcemy użyć. Dzisiaj wykorzystamy sobie takie techniki, do których oliwki nie będziemy potrzebować. Zrobimy to sobie wszystko na sucho. To nam daje specyficzną odpowiedź ze strony układu nerwowego. Jeśli zaczynamy używać oliwki, te techniki powinny być wtedy dużo wolniejsze, mogą być wtedy dużo głębsze. Działamy na innych zakończeniach nerwowych, na ciałkach krwinnego i mamy specyficzną odpowiedź. My sobie zrobimy taką pracę bardziej powierzchowną, na powięzi powierzchownej, ze względu na to, że ona właśnie też posiada bardzo dużo receptorów. Spróbujemy sobie też osiągnąć jakieś tam przekrwienie. Zobaczycie, jak niewielkim nakładem pracy można sobie już ten efekt terapeutyczny wywołać. Dalej, podstawowa rzecz, krawędzie. Jeśli mamy nasze multinarzędzie, powinniśmy w nim posiadać różnego rodzaju krawędzie. Krawędzie będzie mieć linia ostra i na krawędzie okrągłe. Krawędzią okrągłą możemy pracować dużo głębiej, dużo wolniej. Krawędzią ostrą pracujemy dużo szybciej i bardziej powierzchownie. Dodatkowo krawędzią ostrą możemy przeprowadzić też taką, powiedzmy to, nazwijmy to diagnostykę
tego, co dzieje się pod spodem. Sam pacjent powinien być uprzedzony o tym, że będziemy takich narzędzi używać, żeby się nie przestraszył. Nie oszukujmy się, to narzędzie wygląda dość agresywnie, ale służyć będzie do technik bardzo takich delikatnych i przyjemnych. Jeśli już uprzedziliśmy pacjenta, że będziemy tego narzędzia używać, możemy przejść do przyzwyczajenia pacjenta do kontaktu z metalem. Polega to na tym, że możemy sobie samym ciężarem narzędzia zrobić takie ruchy skanujące. To polega na tym, że przesuwamy sobie samo narzędzie po miejscu, w którym będziemy chcieli przeprowadzać ewentualną terapię. Okay, szybka diagnostyka. Kilka ruchów ciężarem narzędzia da nam informację o tym, co dzieje się pod spodem. Dlaczego zbierzemy tę informację? Bo mamy do tego odpowiednie narzędzie. Tylko narzędzie, które jest wykonane z odpowiedniego materiału i w odpowiedniej technologii, da nam odpowiedź, rezonując, da nam informację do naszej dłoni na temat tego, co się dzieje pod spodem. Wyczujemy grudki, nierówności, ewentualne zmiany. Pacjent też może nas poinformować o tym, czy czuje w jakiejś okolicy ból, paskotanie, przeczulica, ewentualnie jakieś zmiany. Czy to jest bolesne? Nie. Wrażenie, że to są takie same, a może gdzieś jakieś... Tak, ogólnie oskoczące. Ogólnie tak oskoczy. Robiliśmy sobie kilka ruchów. Tak jak rozmawialiśmy, w różnych kierunkach. OK, możemy sobie spróbować zrobić teraz kilka takich ruchów właśnie, które będą bardziej intensywne. No i na zbliżeniu widzimy, co dzieje się pod spodem. Tak? Sam już ten ruch będzie drenujący. Widzimy odpływ krwi i tempo, w jakim ta krew wraca. Same przesuwanie w ten sposób również będzie dawało efekt takiego drenażu, ale my teraz chcemy się skupić na tym, co możemy wyczuć poprzez sam ten ruch. Dlaczego ruch w różnym kierunku? Między innymi dlatego, że powięź nie ma jednego właściwego. Tak? To jest nieskończona sieć, tylko Chuck Norris wie, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy, a my będziemy pracować ją właśnie w każdą stronę. Okay, mamy to. Zbadaliśmy sobie tą okolicę. Mamy teraz wyobrażenie mniej więcej o tym, co dzieje się pod spodem. Oczywiście, gdybyśmy przeprowadzili pełen wywiad, moglibyśmy z pacjentem od razu na tym już szukać jakichś wniosków, ewentualnie szukać jakichś dalszych przyczyn. My teraz skupimy się na tym, jak tym w ogóle pracować i jak to okolicę sobie opracowywać. Jeśli ktoś z Was kiedyś masowo próbował pokonać technikę, która miała zwiększyć przekrwienie, tak? Mieliśmy zrobić tą okolicę cieplejszą i mieliśmy doprowadzić do zaczerwienienia. Zobaczmy, jak my te zaczerwienienia możemy w samej skórze osiągnąć, tylko wykonując kilka ruchów. Tak? Obserwujmy to, co się będzie działo. My już samym tutaj tym badaniem lekko tą okolicę zaczerwieniliśmy. Zobaczmy, czy jesteśmy jeszcze w stanie coś tutaj dołożyć. Dlaczego trzymam narzędzie tak, a nie inaczej? Bo tak mi w danym momencie wygodnie. Równie dobrze mógłbym sobie prowadzić jedną ręką. Mógłbym sobie prowadzić drugą ręką. Teraz zrobimy to tak troszeczkę pod kamerę, także siłą rzeczy będziemy robić to tak, żeby się super gnie. No i nie ukrywam, ja już tutaj te zaczerwienienie, które chciałem wywołać, sobie wywołałem. Przecież nie chodzi o to, żeby zrobić naszą skórę purpurową. Tak. Okej. Mamy wyobrażenie o tym, że ta skóra już opracowywana dalej mogłaby uzyskać wybroczone takie rozkłasza, także możemy to sobie teraz przerwać. Spróbujmy teraz popracować sobie troszeczkę głębiej. Zmienimy krawędź na bardziej zaokrągloną. Spróbujemy popracować troszeczkę wolniej i troszkę głębiej. Tak? Zobaczymy, jak nasz pacjent będzie to odbierał. I teraz znowu, albo mogę sobie pracować jedną ręką,
Ja użyję do tego ducha i spróbujemy sobie opracować tą górną część. Uprzedzamy pacjenta, że będziemy prowadzili terapię. Dzieje się coś? To jest bolesne? Nie. I teraz tak, w samym masażu opracowywalibyśmy to sobie w różny sposób. Ja po prostu wygodnie dla mnie osobiście chwytam sobie narzędzie, dociskam je i przesuwam. Nie użyłam żadnego emolientu, nie użyłam żadnej oliwki. Narzędzie jest wyszlifowane, dlatego jest gładkie i będzie po tak rozgrzanej, lekko spoconej skórze przesuwać się bardzo płynnie. Tak? Dlatego możemy sobie tą część w ten sposób opracować. Co nam daje ten rodzaj pracy? Czy ta technika jest intensywna? Odczuwasz to mocno? Znośnie. To jest znośnie. Musicie mi uwierzyć na słowo, że ja się praktycznie przy tym nie męczę. Pracuję dość wolno, a mogłem pracować dużo bardziej intensywnie, gdybym tylko zechciał. Teraz zrobimy sobie dużo większą pracę. Dzieje się coś? Robi się mniej przyjemno, prawda? Tutaj, tak? Ok, czyli znaleźliśmy sobie jakąś okolicę, gdzie mięsień prawdopodobnie się kończy. Spróbujmy popracować w takim razie w tym miejscu jakąś inną krawędzią. Zobaczymy, czy również wywołamy jakieś nieprzyjemne doznania. Bardzo dużo receptorów wrażliwych na ucisk będzie w miejscach przyczepów. Także spróbujemy sobie znaleźć wniosłość kostną i spróbujemy sobie takim zakończonym fragmentem popracować tylko w tym miejscu, tak jakbyśmy sobie chcieli z masażu poprzecznego złapać ten brzusiec, który jest napięty i sobie na nim zagrać. Znamy te techniki dokładnie. Z tym, że w tej technice nasze dłonie są poddane dość większym lub mniejszym obciążeniom i ta dłoń się męczy, w zależności od tego, jakie znamy chwyty. Metal, tak jak już ustaliliśmy wcześniej, nie męczy się, czyli wystarczy, że znajdę sobie to napięte włókno i jeśli chciałbym sobie na nim zagrać, czy to jest intensywne? To jest dość intensywne, jeszcze nie bolesne, ale po prostu ten haczyk, o którym sobie rozmawialiśmy, napięte włókno, zakaczam sobie, gram sobie. Czy to jest bolesne? Nieprzyjemne. Nieprzyjemne. Ok, moi drodzy, szybka terapia, szybki filmik, można by o tym mówić godzinami, dwa godzinami, można by o tym mówić całe dnie. Mamy dla Was propozycję, chciałbym o tym Wam opowiedzieć w pełni. Chciałbym się podzielić całą swoją wiedzą, jaką zdobyłem na ten temat, z Wami. Taką szansę daje Wam projekt Masaż. Jeśli weźmiecie sobie ukośnik i wpiszecie tam terapia narzędziowa tkanek miękkich, to będziecie mieli pełną informację o tym, co, gdzie szukać, jakich informacji. A ja na warsztatach staram się Wam przekazać wszystkie dostępne techniki, jakie na dzień dzisiejszy są dostępne przy użyciu narzędzi. Generalnie najważniejsze będzie to, żebyście znaleźli swoje narzędzie, które będzie Wam pasowało, bo terapeuta jest najważniejszy i to, żebyście się nie zużywali podczas terapii. Możecie sobie tylko ułatwić. To jest przedłużenie Waszej terapeutycznej ręki. Dzięki.